Stary, ostatnio taka do mnie myśl przyszła, tak może z pół roku temu, może nawet rok temu, bo jest dużo oczywiście teorii na pewno przyciągania. Robić to, robić tamto, poczuć się, jak się już ma. No widzisz, jak człowiek zachowuje się tak, jak już byś miał, jakby miał tą obfitość, jaka by ona nie była, to ona nie jest dla niego w ogóle żadnym tematem. To, że dla nas tematem nie jest oddychanie, bo obfitość tego powietrza jest zawsze i nigdy nie musimy się. Jak ta obfitość tego powietrza jest zawsze dostępna, my nigdy nie myślimy o oddychaniu, my nigdy nie martwimy się o kolejny oddech. Dla nas w ogóle oddychanie nie jest w ogóle tematem. Nie spędza nam snu z powiek w żaden sposób. Tutaj jest podobnie, jak człowiek ma zachować tak, jak tą obfitość wiedzową już by miał, to by ona nie była w ogóle tematem. Ona by w ogóle nie była dla ciebie tematem. By tak naturalnym stanem, że ty byś nawet tego nie zauważała. Więc ja bym wrócił trochę do źródła, w sensie do takiego zdroworozsądkowego podejścia. Przede wszystkim, co mamy na myśli obfitość finansowa? Bo jak my sobie czegoś nie zdefiniujemy, to my naprawdę możemy siedzieć w jakiejś takiej pułapce, która wynika właśnie ze złej definicji. Już obfitość polega na tym, że my mamy dostęp, czy dostajemy, czy mamy dostęp do wszystkiego, czego potrzebujemy w danym momencie. Widzisz, moja obfitość w oddychaniu, czy powietrza, nie polega na tym, że ja nazbieram sobie powietrza teraz, do końca swojego życia, żeby mi starczyło, tylko moja obfitość polega na tym, że jak muszę wziąć kolejny oddech, to powietrze jest. I na tym polega obfitość, czyli nie na gromadzeniu, tylko na mieniu, czy na mieniu dostępnego, czy mieniu tego wtedy, kiedy potrzebujesz. I żeby to odróżnić. Dwa, my bardzo często mylimy pragnienia z fantazjami. W większości osób wydaje się, naprawdę wydaje się, że potrzebują niebotycznych pieniędzy, żeby żyć pełnią życia. Ale to pieniądze nigdy nie są na przeszkodą na naszej drodze do życia pełnią życia. Bo pieniądze nie stoją na przeszkodzie do pójścia za tym, co cię naprawdę woła, do robienia tego, co cię naprawdę ekscytuje. Pieniądze nigdy nie są problemem, chyba że zrobimy z nich problem. Więc każdy może zacząć na jakąkolwiek skalę, w jakimkolwiek temacie w tej chwili. Oczywiście, jak my sobie wyobrażamy, że na przykład, jak ja kocham podróżować, czy uwielbiam podróżować, że to musi być, nie wiem, tylko pierwsza klasa i tylko pięciogwiazdkowe hotele, no to rzeczywiście potrzebuję tych pieniędzy, zanim zacznę podróżować. Tylko to nie ma żadnego związku z ekscytacją z podróży. I powiem ci jeszcze jedno. Jak ty zaczniesz iść w stronę tych swoich prawdziwych pragnień, tego, czego ty naprawdę chcesz robić, mając to, co mając, to ty nieuchronnie dostaniesz więcej. Bo widzisz, motorem tego całego wszechświata są dwie rzeczy: nowe i więcej. Nowe i więcej. Więc jak coś nam daje radość, to chcemy tego więcej, więcej, więcej. Jak człowiek podróżuje, to chce więcej miejsc, nowe miejsca, nowi ludzie i tak dalej. Więc na pewno jest tak, że jak naprawdę zaczniesz żyć swoją prawdziwą ekscytacją, prawdziwą swoją pasją, czyli robić to, co naprawdę lubisz robić, pieniądze się pojawią. Pieniądze zawsze będą skutkiem ubocznym. Pieniądze, które naprawdę dają ci radość, bo widzisz, można być naprawdę, naprawdę bogatym, mieć miliony. Jak te miliony są opłakane krwią i potem, to one ci nie dadzą radości. Albo są na przykład opłacone na przykład, nie wiem, brakiem relacji w życiu, czy związku, czy nawet. Nie wiem, masz dwoje dzieci, z którymi masz kiepską relację, bo się z nimi czasem nie widujesz, to wręcz jak one są za cenę jakiejś relacji, to może pojawić się też poczucie winy. Więc pieniądze, które naprawdę będą dla ciebie źródłem radości, będą skutkiem ubocznym robienia tego, co ty kochasz robić. I żeby było jasne, my nie potrzebujemy milionów. Jak ktoś potrzebuje miliony, to przekona się, że potrzebuje miliony, to w ogóle nie rozumie, o co chodzi w tym życiu. W ogóle.
bo naprawdę cmentarze są usiane ludźmi, którzy mają miliony i umierają w depresji, albo kończą same swoje życie, albo nie wiem, kończą jak Whitney Houston w wannie. Więc tu naprawdę nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o to, żeby doświadczyć, chodzi o satysfakcję z przebytej drogi. Widzisz, ja mogę się urodzić, nie wiem, synem Billa Gatesa i on może mi zostawić w swoim, czym to się mówi, w swoim testamencie, nie wiem, tam 4 miliardy dolarów i ja, będąc jego synem i mając te 4 miliony dolarów, nie będę miał takiej satysfakcji, jak ja bym miał z urodzenia się w slumsach pod Mumbajem i dorobienia się pierwszego tam 100 tysięcy dolarów. I to w tym uczuciu, to naprawdę w tej przebytej drodze, w tym pokonaniu wyzwania jest satysfakcja, a nie w samych pieniądzach. My generalnie utożsamiamy to szczęście właśnie z doświadczeniami, z rzeczami, a to jest bardzo warunkowe, bo jak my, żeby być szczęśliwymi i bo dlaczego chce obfitości finansowej? Jak my, czy tych milionów, jak my chcemy być szczęśliwi i my utożsamiamy szczęście z posiadaniem tego, to jest mega, mega warunkowe. I dopóki to jest, to czujemy się fajnie, jak tego nie ma, nie czujemy się fajnie i tak naprawdę stajemy się niewolnikiem naszych okoliczności, bo my nie na wszystko mamy wpływ. Mamy wpływ tylko na siebie, na to, co robimy, co myślimy, nasze decyzje, nasze myśli, albo jak się czujemy, ale nie mamy wpływu na okoliczności. Okoliczności się pojawiają w naszym życiu i odzwierciedlają nasze wierzenia. Więc rozumiem, że czuję się kreatorem swojego życia, odkrywam, że mam tę moc, pieniądze są dla mnie energią, dzięki której realizuję swoje marzenia. Naszym zadaniem tak naprawdę są tylko dwa pytania. Wiedzieć, co my chcemy i dlaczego my chcemy. I co, nie jest oczywiście żadną tutaj kontrowersją, co chcemy, natomiast dlaczego to jest to pytanie, które kwalifikuje, odróżnia fantazję od prawdziwego pragnienia. Bo zatem dlaczego tak naprawdę zawsze muszą stać emocje, a te emocje są dla nas dostępne dzisiaj, tu i teraz. I w całym prawie przyciągania chodzi o to, żeby poczuć te emocje dzisiaj, tu i teraz. Bo jak ty je dzisiaj poczujesz, to co byś ty nie czuła, to uczucie, za uczuciem zawsze są wierzenia. Więc jak ty czujesz na przykład, nie wiem, obfita w danym temacie, to ta obfitość się pojawia w twoim życiu. W sensie wszechświat zawsze... Co on robi? Odzwierciedla nasze wierzenia, naszą energię. Więc jak człowiek jest w energii braku, to nawet nie musi być w samym temacie, to nie musi być w tym samym temacie. Dlatego, że jak my chcemy obfitości finansowej i za tym dlaczego naprawdę jest prawdziwa odpowiedź, czyli chcemy się poczuć tak i tak, my możemy znaleźć to uczucie tu i teraz. I jak my go znajdziemy i na nim się skupimy, to ono będzie rosło, ono się musi odzwierciedlić w tej rzeczywistości, czy odwrotnie, rzeczywistość nasza musi nam je odzwierciedlić, bo nie ma wyjątku prawa przyciągania. Jak ty się przekonasz, że ty potrzebujesz, nie wiem, miliona miesięcznie i to nie jest twoje prawdziwe pragnienie, to twój inner being będzie cię prowadził w stronę twojego prawdziwego pragnienia, nawet jak ty sobie nie zdajesz z niego sprawy. To czy pójdziesz, czy nie, to oczywiście zależy od ciebie, bo ty zawsze masz wolną wolę i ty na końcu decydujesz o wszystkim. Ale twój inner being będzie zawsze popychał cię, wysyłał ci impulsy w stronę, gdzie jest twoje prawdziwe pragnienie. Prawdziwe pragnienie. Nawet jak ty go nie znasz. Jak milion miesięcznie nie jest twoim prawdziwym pragnieniem, a naprawdę pieniądze nigdy nie są prawdziwym pragnieniem. Nigdy. Pieniądze są naszym... Pieniądze są naszą... jak to powiedzieć? Pieniądze są naszym wyobrażeniem czegoś. Że my utożsamiamy pieniądze z czymś, ale pieniądze same w sobie nigdy nie są prawdziwym pragnieniem. Bo to te pieniądze są narzędziem, one dają ci na przykład wolność. I to jak dają ci wolność, to twoje pragnienie jest ta wolność. Tylko tą wolność możesz znaleźć dzisiaj. Może nie w takiej skali, jakiej byś chciała, ale jak skupisz się na tym, co dzisiaj możesz mieć, w tym, co możesz mieć, to będzie się rozrastało. Bez wątpienia.